Dzień dobry wszystkim, trenero z tej strony. Witam w 27 odcinku Człowieka z Gór, czyli futbolowej odysei Jeana Pierre'a Trenero we francuskim klubie UMS Montélimar, grającym obecnie w trzeciej francuskiej lidze, stojącym właściwie u progu debiutu w tej właśnie klasie rozgrywkowej. W dzisiejszym spotkaniu rozegramy sobie dwa mecze. Jeden z nich będzie to ligowy debiut, czyli mecz domowy z Sanois-SG, a później mecz z RC Lens w ramach pierwszej kolejki Pucharu Ligi Francuskiej. Oczywiście przed tymi meczami pokażę Wam wszystko to, co wydarzyło się w klubie w ciągu letniej przerwy. Nie wydarzyło się może specjalnie dużo, jeśli chodzi o transfery, ale coś tam się wydarzyło i już do tego przechodzimy. Oczywiście najważniejszą informacją jest fakt, że jesteśmy w tej chwili klubem profesjonalnym i część zawodników podpisała kontrakty profesjonalne. Oto ci zawodnicy, tutaj jak widzicie, większość zawodników podpisała takie właśnie umowy. W tej chwili kontraktu profesjonalnego nie ma Brian Gonsalves, ponieważ chce za dużo pieniędzy, chce naprawdę ponad 2000 euro za tydzień gry. Nie stać nas w tej chwili na taki wydatek, podobnie jak Kurzawa, który również chce dużo pieniędzy, RBM i Cross, no też chcieliby co nieco, i Valente i Lesa również te same powody. Ci zawodnicy chcą po prostu strasznie dużo pieniędzy za podpisanie kontraktu, w zasadzie nie za, chcą strasznie dużych pieniędzy na kontrakcie. Nie stać nas w tej chwili na takie wydatki, postanowiłem, że trochę ich przetrzymam, może ich oczekiwania trochę się zmniejszą. Reszta natomiast podpisała bez problemu kontrakty. Jak sami widzicie, w tej chwili najlepiej zarabiającymi zawodnikami są Mutashi, który zarabia 1000 funtów. Za chwilkę może przełożymy to na euro. Przepraszam, ale mam jeszcze save z Arsenalem i tam używam właśnie brytyjskich funtów sterlingów, ale zmieniamy sobie już na euro. I już jesteśmy z powrotem, mamy właściwą nam walutę. Tak więc najlepiej zarabiający zawodnicy w klubie to w tej chwili Pinheiro, który ma 1100 euro tygodniowo, Ayub Hasa 1100 funtów tygodniowo, Mutashi 1100 i Józef Musli 1000 euro tygodniowo. Ci pozostali zawodnicy, którzy nie podpisali kontraktu, chcą minimum dwóch albo przynajmniej półtora. Nie stać nas na taki wydatek, ale być może niebawem zmienią swoje oczekiwania. Bardzo cieszymy się z tego, że jesteśmy już klubem profesjonalnym, ponieważ możemy w zasadzie zacząć budować normalny zespół piłkarski, normalny klub piłkarski w oparciu właśnie o profesjonalne kontrakty i no oczywiście codzienne treningi, co pozwoli, myślę, większości zawodników rozwijać swoje umiejętności. Przechodzimy szybciutko do transferów. Tutaj nie wydarzyło się specjalnie wiele. Historia transferów. Jak widzicie, tylko trzech zawodników zakontraktowaliśmy przed nowym sezonem. No cóż, po przetestowaniu całej rzeszy, całej armady piłkarzy, tylko tych trzech nadawało się do czegoś, do podpisania kontraktu. Dwaj pierwsi, czyli Kurzawa i Minolien, byli zakontraktowani jeszcze przed sezonem, przed rozpoczęciem tego sezonu. Przebywali na testach w klubie jeszcze w poprzednim sezonie. To Il Teoro Kurzawa, środkowy obrońca, 2,5 gwiazdki obecnych umiejętności, 4,5 gwiazdki potencjału, 22-letni Francuz. No, dobry zawodnik. W tej chwili czwarty środkowy obrońca, ale głównie zakontraktowaliśmy go z uwagi na jego duży potencjał. Spójrzmy sobie na jego historię. Tak, został jeszcze w poprzednim sezonie zakontraktowany, jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu. Jest to wychowany Gnicei, oczywiście do pierwszego zespołu się nie przebił, ale w drugim zespole rozegrał 20 kilka spotkań w lidze czwartej, na czwartym poziomie ligowym. Tak więc no chyba będzie to trafiony transfer. Następny zawodnik to Andy Minolien, prawy boczny obrońca, 3,5 gwiazdki obecnych umiejętności, 5 gwiazdek potencjału, tak więc jest to zawodnik, który w zasadzie z marszu jest najlepszym prawym obrońcą w klubie, 20 lat, tak więc jeszcze jest tutaj szansa na rozwinięcie tego no, niebagatelnego potencjału.
To dobry boczny obrońca, ale jeśli chodzi o defensywę, ponieważ w ofensywie raczej nie będzie jakoś specjalnie przydatny, może grać jako boczny obrońca z funkcją obrony, jako ten tradycyjny boczny obrońca. My chcielibyśmy, by bardziej jednak ci boczni obrońcy chodzili do przodu, by serwowali wrzutki naszym napastnikom, tudzież skrzydłowym. No, Endy niestety takim zawodnikiem nie jest. Zobaczmy sobie na jego dotychczasową karierę. Nie była specjalnie bogata, jest to wychowanek szkółki z Lyonu, do pierwszego składu się nie dostał, a w drugim grał dosłownie po jednym spotkaniu i to jeszcze z nie najlepszymi oceniami, tak więc mamy nadzieję, że gdzieś tu się odbuduje i odnajdzie swoją przystań w zespole z Montélimar. I trzeci transfer to Ulrich Amal. 19-latek, Kameruńczyk, 2,5 gwiazdki obecnych umiejętności, 4,5 gwiazdki potencjału, jest to środkowy pomocnik. Co ciekawe, może grać jako mezala, jest to chyba moja ulubiona rola, jeśli chodzi o środkowego pomocnika, tak więc cieszę się, że mam piłkarza, który spełnia tutaj ten wymóg. Nie jest może specjalnie wysoki, 175 cm, 68 kg wagi, ale umie podać, umie przyjąć, dobrze podejmuje decyzje, choć błyskotliwość jego jest fatalna. Waleczny też specjalnie nie jest, nie umie wykończyć akcji, gra głową, dribbling, dośrodkowania, to wszystko jest na fatalnym poziomie. Mamy nadzieję, że troszkę się rozwinie, bo ma te 4,5 gwiazdki potencjału, ale nie jest to jakoś specjalnie przyszłościowy zawodnik, aczkolwiek zobaczymy, co uda nam się zrobić. Jeszcze w swojej karierze nie rozegrał żadnego ligowego spotkania, acz przez 3 ostatnie sezony był w kadrze FC Nantes. Tam niestety do pierwszego zespołu się nie przebił. To tyle, jeśli chodzi o transfery do klubu. Z klubu nie mieliśmy żadnych, aczkolwiek kilku zawodników zostało zwolnionych. Zaraz sobie sprawdzimy, gdzie to można. A, chyba tu. Zwolnienie piłkarzy. Tak, 4 zawodników pożegnało się z klubem. To Natalino Robaldo. W tej chwili trafił do Béziers. Jego kariera w Montélimar to były 2 sezony, w których rozegrał w sumie 18, 7 i 16. Więc rozegrał 23 spotkania, w których miał 1 asystę i 1 raz był bohaterem meczu. Dziękujemy Natalino za wkład w rozwój klubu. Romain Barbet, czyli lewy skrzydłowy, czy też lewy schodzący napastnik, również pożegnał się z klubem. Grał w jeden sezon, w którym rozegrał 16 spotkań, strzelił 2 bramki i miał 1 asystę. Tak więc również był to niezły sezon doświadczonego pomocnika. Paul Babiloni, prawy obrońca. No, z nim tutaj wiązaliśmy pewne nadzieje, ale jakoś tutaj nie wyszło mu. W klubie był przez 2 lata, rozegrał 25 spotkań, strzelił 1 bramkę i miał 1 asystę, tak więc całkiem tutaj przyzwoite. Bardzo dobre oceny, 7,84 w tamtym sezonie, 2 sezony temu, w poprzednim 7,15. No ale gdzieś pod koniec był zawodnikiem bardzo, bardzo peryferyjnym. No tak więc cóż, nie ma go już w klubie. I Woody Zuma to zawodnik, też prawy boczny obrońca. Jego historia była trochę dłuższa, bowiem był z nami w 6 lidze. To jeden z tych zawodników, którzy byli z nami od dawna, ale tam rozegrał tylko 4 spotkania, a później w kolejnych sezonach nie grał już wcale, więc postanowiliśmy się z nim pożegnać. I nie ma go w tej chwili w kadrze UMS Montélimar. W tej chwili gra w zespole Olympique de Valence. I życzymy mu oczywiście powodzenia. Szybciutko sobie przejdziemy do rozgrywek. Francuska Liga Krajowa, zapowiedź sezonu. No cóż, media widzą w nas zespół, który będzie zespołem środka tabeli. Ja tak tego nie widzę. Tutaj i zawodnicy, i nasi tutaj przełożeni, czyli zarząd, wszyscy liczą na to, że będziemy tutaj bronić się przed spadkiem. I że mają wszyscy nadzieję, że uda nam się obronić przed spadkiem. No, fachowcy jednak wyceniają nas wyżej i stawiają, że będziemy w okolicach 10. miejsca. Sprawdźmy, czy jest tutaj jakiś nasz kluczowy piłkarz. No, chyba nie ma nikogo. Minolian jest. Oczywiście Ayo Buhasa.
Tak więc ci zawodnicy tutaj są wymienieni jako kluczowi piłkarze. Jedenastka marzeń tutaj nie będzie raczej naszego żadnego zawodnika. Tak, oczywiście nie ma. No cóż, tak wygląda w tej chwili nasz skład. Szybciutko sobie zajdziemy jeszcze do finansów. W tej chwili 2700 mamy na koncie. Zarząd... Rak, rozbudowa stadionu, rozbudowaliśmy też obiekty młodzieżowe i wymieniliśmy nawierzchnię, jesteśmy też już statusem profesjonalnym i wszystko zostało tutaj wykonane, oprócz oczywiście rozbudowy stadionu, która skończy się w grudniu tego roku. Będziemy mieli już stadion, który spełniał będzie w zupełności wymogi licencyjne, bo taka właśnie jest natura tej przebudowy stadionu. Gdzie jeszcze mogę zajrzeć? Chyba już nigdzie, dlatego przechodzimy sobie do składu na ten mecz. A mecz ten zaczniemy z Salesem w bramce. W obronie zagra Alessandr, Mius, Gonsalves i Minolien, nowy zawodnik. W pomocy Tisson i Pinheiro, czyli tych dwóch zawodników, którzy są w klubie od początku. Zresztą Gonsalves też tak naprawdę jest w klubie praktycznie od początku, bowiem grał z nami, zobaczcie, w lidze szóstej. Później w połowie sezonu odszedł do innego klubu, przyszedł do nas w połowie pierwszego sezonu, grał w szóstej lidze, później grał w piątej lidze, w połowie tamtego sezonu odszedł do FC Martigues, ale na następny sezon wrócił i w czwartej lidze również rozgrywał spotkania, czyli jest to kolejny zawodnik, który rozegrał wszystkie sezony w barwach klubu UMS Monterrey. Grał i na szóstym, i na piątym, i na czwartym poziomie ligowym, podobnie jak Tisson i Pinheiro i podobnie oczywiście jak Kenny Herbin, który również tutaj był w klubie od początku i strzelał bramki w szóstej lidze, strzelał bramki w czwartej, w piątej, strzelał bramki w czwartej lidze. Miejmy nadzieję, że strzeli coś w lidze trzeciej. W tym meczu prawdopodobnie wejdzie na boisko. Chcielibyśmy, żeby już zaczął to robić. Tak więc jeszcze raz skład: Sales w bramce, Alessandr, Mius, Gonsalves, Minolien w obronie, Tisson, Pinheiro w środku pomocy. Trójka ofensywnych pomocników to Vlachodimos, Szabroli, Uchasa i Rusej w ataku. Tak więc za chwilę widzimy się na boisku. I jesteśmy już na stadionie Montélimar. Zaczynamy debiutancki zespół podopiecznych Jeana Pierre'a Trenero w trzeciej francuskiej lidze. Naszym przeciwnikiem jest Saint-Ouen, zespół, który wedle mediów powinien zająć miejsce w okolicach szóstego. Tak więc jest to delikatny faworyt tego spotkania, ale oczywiście na naszym boisku, na naszym stadionie już tutaj padały potęgi, więc mamy nadzieję, że i teraz również uda nam się wygrać, chociaż teraz sytuacja dla przeciwnika. Słupek ratuje nas przed stratą bramki. Mamy w strzałach 3-1, 9 minuta. Zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj są przechwyt piłki w środkowej strefie, rozegranie do Minoliena. Zobaczymy naszego prawego obrońcę w pierwszej akcji. Podaje do Uchasy. Uchasa zagrywa do Pinheiro, a Pinheiro bez namysłu strzela bramkę i mamy. Strzela na bramkę i mamy 1-0. Minolien, zobaczmy, tutaj fantazyjna fryzura. Czarny chłopak, żółte włosy, pięknie Pinheiro, bez przyjęcia, od razu oddaje strzał. No, on już przyzwyczaił z kibiców do właśnie takich akcji, do właśnie takich strzałów. Mnóstwo bramek strzela spoza pola karnego i tym razem również popisuje się pięknym strzałem i otwiera ten kolejny rozdział, otwiera trzecioligowy rozdział w historii klubu UMS Montélimar. Piękną bramką również na tym poziomie jest w stanie strzelać bardzo ładne gole. Miejmy nadzieję, że utrzyma to asysta oczywiście Uchasy, czyli również otwiera swoje konto z asystami nasz najlepszy w tej chwili zawodnik Ayub Uchasa. Prawie już w tej chwili legenda klubu i mamy 25 minutę, uspokoiliśmy trochę grę, 6-2 w strzałach, tak więc nieźle, posiadanie piłki 58 po naszej stronie, już 54, tak więc goście chcą tutaj również atakować. Mamy teraz szansę, Vlachodimos, Szabrol, oj, nie ma bramki, wydaje mi się, że był tam rzut rożny, ale chyba piłka trafiła jednak w naszego zawodnika i wyszła na aut bramkowy. Tak więc mamy tutaj 37 już minutę. Co na to goście? Na razie niewiele. Uchasa ładnie tutaj do Vlachodimosa. Vlachodimos rozpędza się, wypuszcza Ruseja. Rusej i tutaj broni bramkarz gości. Ładna akcja naszego zespołu. Rusej trochę za bardzo wyrzucił się przyjęciem spoza światło bramki.
i nie był w stanie tutaj oddać lepszego strzału. Chabrol, Pinheiro jeszcze raz chciał oddać strzał na bramkę. Nasz środkowy pomocnik Mignolet świetnie tutaj, znakomicie się wprowadza tutaj w zespół. Nasz nowy obrońca świetnie rządzi tutaj teraz, prawie że była sytuacja sam na sam z bramkarzem, ale wyprzedził napastnika, rozegrał piłkę z Salesem i oddaliliśmy zagrożenie. Sprawdźmy sobie szybciutko na oceny. Tisson, świetne oceny. Pinheiro oczywiście i Uchasa również, ale Chabrol i Vlachodimos także świetnie grają. Rusej gra trochę słabiej, do tego łapie żółtą kartkę. Mignolet też najlepszy, jeśli chodzi o obronę. Mamy przerwę w tym meczu, tak więc wracamy za moment. I już jesteśmy, to była bardzo, bardzo szybka przerwa. Pochwaliłem tylko zawodników i wysłałem na drugą połówkę i już zaczynamy ją rzutem rożnym. Chabrol, ale świetnie tutaj broni bramkarz. Bramkarz zespołu gości, prawie mieliśmy 2-0 i jeszcze będziemy mieli jeden rzut rożny. Tutaj krótko starają się rozgrywać Uchasa z Vlachodimosem. Vlachodimos teraz ma trochę miejsca. Zastanawiam się, czemu on nie próbuje wejść tutaj w pole karne. Czemu zawsze szuka tego miejsca do wrzutki, zawsze szuka tego czasu, żeby wrzucić. Powinien troszkę, myślę, wydaje mi się, spróbować podejść do bramki i zacentrować po prostu z bliższej odległości, albo zagrać płaską piłkę wzdłuż linii bramkowej. Zastanawiam się, czego tego nie robi, ale trudno. Będę się zastanawiał dalej. Teraz mamy kolejną akcję. Chabrol, Pinheiro, Vlachodimos, Rusej, może teraz. O, ależ to była świetna sytuacja. Rusej pięknie tutaj wyszedł spod opieki obrońcy i oddał strzał z okolicy 10-11 metra, ale strzał ten powędrował nad poprzeczką. Myślę, że zaraz wpuścimy tutaj Kenego Erbena na boisko i Uchasa i Chabrol. Co wymyśli nasz ofensywny pomocnik? Oddaje strzał z linii 16 metrów, ale prosto w bramkarza. Mamy już olbrzymią przewagę w strzałach. Spójrzcie, 16-6. No powinniśmy tutaj skapitalizować tą przewagę jakąś drugą bramką. Dobra, myślę, że nie ma co czekać. Szybciutko pauza, albo może po tej akcji. Zobaczymy, co będzie z tej akcji. Mignolet, Tisson, Pinheiro. Trochę słabe przyjęcie, ale udaje się odzyskać piłkę. Uchasa, Tisson, Uchasa. I myślałem, że już będzie kontratak tutaj zespołu gości, ale nie ma. Vlachodimos. I ciągle jesteśmy przy piłce. Mius. To pachnie jakąś bramką. Długa przerwa w grze, Rusej i w tym momencie właśnie nasz napastnik zejdzie z boiska. Miał, myślę, kilka dobrych sytuacji, nie wykorzystał ich. Mówi się trudno. Chciałbym też tutaj może za Chabrola wpuścić. Wpuszczę Ulricha Amala za Chabrola. I zrobimy taki oto myk. Tisson sobie pójdzie tu. A Amal zagra nam jako mezala. I wracamy do gry. 25 minut do końca spotkania. Mam nadzieję, że nie stracimy tutaj bramki, że uda nam się utrzymać to prowadzenie. Chociaż no, bardzo chciałbym je powiększyć, bo no, 1-0 to bardzo, bardzo niebezpieczny wynik. Wystarczy jeden błąd, jedno potknięcie się, jedna zła zagrana piłka, jedna dobra akcja przeciwnika i już będziemy mieć zamiast 3 punktów 1 punkt. Dlatego przydałoby się naprawdę strzelić drugą bramkę. 18-6 w strzałach, 5 strzałów celnych po naszej stronie, 0 strzałów celnych po stronie gości. Tak więc bardzo chcielibyśmy, uwaga, może teraz, ale sam Vlachodimos niestety oddał strzał w gąszcz nóg, w gąszcz ciał i piłka nie chce wpaść do bramki. Już 20 strzałów po naszej stronie. Ciągle tylko 1-0 na tablicy świetlnej, na tablicy wyników. Uwaga teraz, ale strzał niecelny. Właśnie tego się boję. Jakiś stały fragment gry może tutaj nam zagrozić, może tutaj sprawić, że zamiast 3 punktów będziemy mieć raptem 1, a byłby to duży niedosyt, bo naprawdę gramy świetnie. Spójrzmy, 56% posiadania piłki, 21-7 w strzałach. Tak więc naprawdę źle by to było, gdybyśmy tego meczu nie wygrali, gdybyśmy nie otworzyli wspaniałym naprawdę wynikiem tego sezonu. A stać nas na to, już widzę, że stać nas na to, żeby przynajmniej u siebie być groźnym dla większości ligowych rywali. Ciekaw jestem, jak będzie to na wyjazdach. Pozytywna, może sobie zmienimy na standardową teraz. Troszkę będziemy grać cierpliwiej. 89. minuta gry. No już za chwilę sędzia pokaże, ile minut zostanie doliczonych, 3 doliczone minuty. Sanua oddaje pierwszy celny strzał, już mają 8-1, my mamy nadal 22-5, uwaga, zostało 1,5 minuty. Co tu się wydarzy? Oj,
Aż się wystraszyłem, że będzie tutaj jakiś rzut karny, minuta do końca. Już ponad mniej. Alessandr będzie wrzucał autu trochę tutaj. Kupił czasu, kupił parę sekund. Mius. Powinniśmy sobie tu spokojnie to rozegrać. Amal. Pinheiro. Vlachodimos. Źle. Gdyby ta piłka nie była taka mocna, to może by coś z tego było, ale zyskaliśmy parę minut. Mamy już 9 sekund do końca. Mamy tyle, tak mało czasu. Dzieli nas od pierwszych trzech punktów w sezonie. Tisson, Amal, Uchasa, Amal. No powinien sędzia kończyć i tak w tym momencie koniec spotkania. UMS Montélimar 1, Sanua SG 0. Bramkę w 10 minucie zdobywa Pinheiro. Spójrzmy raz, dwa, trzy, cztery, aż żółte kartkę łapiemy w tym spotkaniu. Ale nie jest to istotne. Najistotniejsze jest to, że wygraliśmy pierwsze spotkanie ligowe i w tej chwili zajmujemy piąte miejsce w ligowej tabeli. Wracamy za chwilę na mecz numer 2 dzisiejszego odcinka. I już jesteśmy tuż przed rozpoczęciem spotkania z RC Lens w ramach Pucharu Ligi Francuskiej. Kilka zmian w składzie, ale po kolei: w bramce Sales, w obronie Alessandr, nowy chłopak Teoro Kurzawa, Gonsalves i Minolien, Tisson i Pinheiro, klasyka w środku pomocy. W ofensywnej pomocy dwie zmiany, Musli i Lesa i oczywiście Uchasa na prawej stronie, w ataku Rusej. Tak więc widzimy się za moment na boisku. I właśnie rozpoczęło się to spotkanie. UMS Montélimar, RC Lens, pierwsza runda Pucharu Ligi Francuskiej. Mecz oczywiście na naszym stadionie. I rozpoczynamy nasze akcje. Ciekawostka. W składzie RC Lens gra Karol Świderski, Polak. Zobaczymy, jak pójdzie mu w meczu przeciwko UMS Montélimar, a tymczasem już w drugiej minucie mieliśmy pierwszą doskonałą sytuację, którą zmarnował Muslich po świetnej wrzutce Uchasy. Tak więc idzie nam całkiem dobrze. Pinheiro, zobaczymy co dalej. Lesa, ładne to rozrzucenie do prawej strony. Uchasa tutaj kapitalnie. Tisson oddaje strzał. Naprawdę świetnie gra nasz prawy skrzydłowy. Mam nadzieję, że to będzie zawodnik jeszcze na lata. Uchasa tym razem chciał oddać strzał na bramkę, ale jego strzał został zablokowany. Już mamy 3 strzały. Jeszcze tutaj goście nie zrobili w zasadzie nic wielkiego. 87, prawie 80% posiadania piłki. Oczywiście to się zmieni niebawem. W końcu Lens dojdzie do siebie. Zobaczymy też, jak będzie grał Świderski. W tym meczu gra na pozycji ofensywnego pomocnika. Gonsalves, Minolien. Nasz prawy obrońca podaje do Uchasy. Lesa z powrotem do Uchasy. Uchasa na prawym skrzydle, podanie do Rusej, a Rusej oddaje strzał na bramkę, ale piłka wędruje nad poprzeczką. Mija powoli kwadrans i wreszcie sytuacja dla gości, ale strzał z dystansu, strzał ze stałego fragmentu gry mija naszą bramkę. Mamy nadal 0-0. Fajnie by było, gdyby udało się awansować, gdybyśmy po raz kolejny pożegnali jakiegoś tutaj zdecydowanego faworyta w rozgrywce pucharowej. Już przecież robiliśmy to nie raz w zeszłym sezonie, przecież puchar finału Francji. Naprawdę znakomita seria, znakomitych spotkań i teraz znowu mamy szansę to przedłużyć. Musli dobrze tutaj znalazł się w polu karnym przeciwnika, ale jego strzał był zbyt lekki. Nasz dzisiejszy przeciwnik to zespół drugoligowy. Tak więc grają klasę wyżej. 25 minuta spotkania, ale tego nie widać. To my tutaj jesteśmy stroną dominującą i mam nadzieję, że uda nam się skapitalizować tą bramką. Może teraz Rusej oddaje strzał, ale broni tutaj bramkarz, broni Delbecq. I nadal 0-0. Świderski na razie tutaj niewiele pokazuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Powoli ta pierwsza połowa zbliża się do końca. Już tylko jakieś 9-8 minut zostało do jej zakończenia. Może jeszcze jakaś sytuacja, może jeszcze jakaś akcja tutaj w wykonaniu naszego zespołu dałaby nam gola do szatni. Chyba jednak to się nie wydarzy. 43 minuta, już 44. Tak więc zejdziemy prawdopodobnie na przerwę z bardzo dobrym wynikiem, ponieważ no, trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę dobry wynik i po raz kolejny pokazujemy, że możemy być groźni dla każdego. Wracamy za momencik. I jedziemy z drugą połówką. Pochwaliłem zawodników oczywiście za pierwszą, nie mogło być inaczej. Świderski teraz, Sadi, tutaj chyba RC Lens chce się tu ostro wziąć do gry. Chcą tutaj włączyć wreszcie jakiś trzeci, czwarty, piąty bieg, żeby pokazać, że są jednak zespołem nie bez kozery, który gra w wyższej lidze i udaje się to już w 39 sekundzie.
po rozpoczęciu tej drugiej połowy, no naprawdę wyszli na nas ostro i strzelili od razu bramkę. Świderski zamieszany w tą akcję, podanie do Badi Zao. Badi Zao podaje do Sadiego, tutaj Teoro Kurzawa, o ile się nie mylę. Tak, Teoro Kurzawa nie wyszedł za napastnikiem, który miał trochę miejsca na to, żeby oddać strzał. I spójrzcie, 11-3 w strzałach dla nas, ale ta statystyka bramkowa jest tutaj zdecydowanie dla zespołu gości, ponieważ prowadzą 1-0. Myślę, że zaraz tu prowadzimy jakieś zmiany. Chciałbym też tutaj więcej zaangażowania zobaczyć w grze moich podopiecznych. Rusej nie gra za dobrze. Kurzawa i Aleksandr też nie grają wielkiego meczu, a to są zawodnicy, przynajmniej Rusej i Aleksandr, których tutaj bardzo dużo zależy. Myślę, że zaczniemy wprowadzać sobie jakieś zmiany. Zbliża się 60. minuta spotkania. Wpuścimy sobie Maraszowicza. Pchniemy się troszkę do przodu. Marasowicz lubi grać wysunięty, lubi grać tego Mezale dobrze. Graj Mezale. Jeszcze raz mówię, jest to chyba moja ulubiona pozycja, jeśli chodzi o środkowych pomocników, ulubiona rola. Czy wpuszczać? Spróbujemy na dwóch napastników. Kenny wjeżdża za Vanson Lesse. Wysunięty napastnik z funkcją ataku, tak. I Musliemu damy skrzydłowego. I gramy dalej. Nie ma już co bronić. Mamy jedną bramkę w plecy. Tutaj przegrywający odpada, tak więc oczywiście Puchar Ligi Francuskiej nie jest tutaj trofeum, na którym nam bardzo zależy, ale prawdopodobnie zwycięstwa tutaj oznaczają jakiś zastrzyk gotówki, więc oczywiście jak najbardziej awans do kolejnej rundy byłby tutaj dużym sukcesem, ale tak jak mówię, przegrywamy. Przegrywamy teraz 1-0, 62 minuta. Myślę, że przejdziemy jeszcze bardziej do ataku. Jeszcze spróbujemy mocniej przycisnąć. Może coś wpadnie, jednak te nasze ataki nie przynoszą chociażby akcji, którą komputer tutaj zdecydowałby się pokazać. 70. minuta. Wreszcie mamy jakąś akcję, ale to akcja zespołu gości. Strzał celny, ale... Strzał, przepraszam, oddany, ale niecelny. No, druga połowa zdecydowanie dla zespołu gości, którzy chyba tutaj zostali mocno zmotywowani przez swojego trenera, bo grają naprawdę teraz dużo, dużo lepiej. I o ile nie stwarzają sytuacji, to stworzyli tą jedną kluczową, w której zdobyli bramkę. My nie potrafimy w tej połowie, nie potrafiliśmy jeszcze nic stworzyć. W pierwszej mieliśmy kilka okazji. 81. minuta. Co tu jeszcze? Parcie do przodu. Idziemy, chłopaki. Spróbujmy zaatakować. Spróbujmy chociaż oddać strzał na bramkę. W strzałach już 17-10, Arcelon zdecydowanie lepsza ta druga połowa. Po pierwszej połowie mieli raptem 2 strzały, w drugiej połowie już mają 10, tak więc świetnie zagrali. No i chyba tutaj dążą do zwycięstwa. Świderski, Koniat, szansa na 2-0, nie... I mamy 2-0. Karol Świderski zdobywa bramkę, tak więc jest tutaj polski akcent w tym meczu. Polak zdobywa gola. 2-0 w 90 minucie. No i mogę to już rzec, odpadamy z Pucharu Ligi Francuskiej po trafieniu między innymi Karola Świderskiego. Spójrzmy sobie szybko na jego profil. No cóż, jest to... Bardzo dobry zawodnik, zdecydowanie lepszy niż ktokolwiek u nas w klubie. Sprawdźmy sobie jego historię. Chłopak, który w tym sezonie przybył do Lens, prawie 500 000 euro za niego dali. Wcześniej grał w warszawskiej Legii, wcześniej oczywiście grał w Jagiellonii, gdzie tutaj dzielił i rządził. W Legii również grał całkiem nieźle. Rozegrał 25 spotkań ligowych tutaj bez żadnych apanaży bramkowych czy też asystowych, ale tutaj już w poprzednim sezonie 3 bramki, 2 asysty, tak więc niezłe występy. Zaowocowało to transferem do drugiej francuskiej ligi i już w tej chwili nasz zawodnik, znaczy nasz w sensie polski zawodnik, zdobywa bramkę w pierwszej rundzie Pucharu Ligi. Bramkę, która prawdopodobnie eliminuje nas z tego
Eliminuje nas z tych rozgrywek, mogę to powiedzieć oficjalnie, zostało już raptem kilka sekund. Oczywiście nie zdążymy strzelić dwóch bramek, nie zdążymy prawdopodobnie strzelić nawet jednej, ani stworzyć jakiejś tutaj sytuacji. Świderski jeszcze raz przy piłce, tutaj zdecydowanie ochoczo. Teraz gra polski ofensywny pomocnik. 94. minuta minęła, tak więc myślę, że zaraz sędzia zakończy to spotkanie i robi się to właśnie w tym momencie, dzieje się to w tej chwili. UMS Montélimar 0, RC Lens 2. Karol Świderski zdobywa bramkę w 90 minucie. Spójrzmy sobie szybciutko na oceny. Najlepszy w naszym zespole to najlepsi to Esteban Salé i Pinheiro. Słaby bardzo Alessandro, bardzo słaby Kurzawa. Hugo Rusi też się nie popisał. Nieźle zagrali Tisson i Lesa. No cóż, przegrywamy, nie ma co płakać. Przynajmniej ileś tam ludzi przyszło, bo z tego co wiem prawie 2000 ludzi przyszło na stadion obserwować to spotkanie. Wracamy za momencik. I ciekawa i bardzo pozytywna informacja. Otrzymujemy, UMS Montélimar otrzymuje kwotę 200 tysięcy euro za udział w tym meczu, za udział w zasadzie w rozgrywkach. Szkoda, że nie udało się awansować do kolejnej rundy. No, tych pieniędzy może by było jeszcze więcej, ale te 200 tysięcy to już jest znakomity zastrzyk finansowy. Sprawdzimy sobie jeszcze na stan naszych finansów. Tak, 2 910 000 na naszym koncie, tak więc w tej chwili jesteśmy bardzo, bardzo bogatym klubem. I oczywiście cieszymy się z tego. Sprawdźmy sobie teraz szybciutko kalendarz. Rozegraliśmy dzisiaj dwa spotkania, jeden w Lidze Krajowej, drugi mecz w ramach Pucharu Ligi. Spójrzcie, ponad 2000 kibiców na naszym stadionie. W porównaniu z ligą jest to bardzo duży skok. Myślę, że rozegramy sobie około 5 spotkań, czyli Orlando, Dunkierka, Annecy, Le Mans i Schiltigheim. Rozegramy sobie w trybie offline. Być może któryś z tych meczy będzie dostępny na Facebooku, a być może nie. A wrócimy sobie na kolejny odcinek i tu rozegramy sobie Atletico Marsylia i US Avranches. Tak więc to będzie w kolejnym odcinku. Za dzisiejszy odcinek dziękuję. To był Treneiro, to był UMS Montélimar i Człowiek z Gór. Zapraszam oczywiście na facebookowy profil de Treneiro. Zapraszam oczywiście do oglądania również projektu Akademia, ponieważ wracamy do publikowania odcinek Człowieka z Gór, odcinek projektu Akademia. Tak więc te seriale będą ukazywać się na przemian. Raz jeszcze dziękuję. To był Treneiro. Peace out.